Witam Państwa bardzo serdecznie. To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Dziś oddaję głos gospodarzowi tej uroczystości, doktorowi Konradowi Wojtyle, pełnomocnikowi rektora do spraw utworzenia i zarządzania Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. Witam serdecznie, zapraszam. To dla nas bardzo ważny dzień, bowiem stanowi zamknięcie pierwszego etapu rozwoju Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. Stworzenie i uruchomienie News Radia to sukces całej społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego. Dość wspomnieć, że w ciągu niespełna 48 godzin udało nam się zbudować społeczność wokół radia. Ta społeczność liczy 500 osób. Drodzy Państwo, tak wielkie zainteresowanie pokazuje po pierwsze, że to radio jest niezwykle potrzebne, pokazuje także, jak wielką rolę może i powinno odgrywać w naszej uczelni. Wierzę, że tak będzie. Jest 6 grudnia. Macie Państwo prezent. Prezent od Uniwersytetu Szczecińskiego dla całej społeczności Uniwersytetu, nauczycieli, studentów, ale również myślę dla mieszkańców naszego miasta, naszego regionu. Już w tej chwili na portalu jest 70 informacji prasowych, 200 fotografii, 20 podcastów, 10 audycji autorskich, kilkanaście serwisów informacyjnych. Są także wywiady, felietony, recenzje. To już jest gotowe. To od jutra będziecie mogli Państwo między 8 a 10 i 14 a 16 słuchać tego wszystkiego, oglądać, cieszyć się razem z nami tym, co zostało osiągnięte. A kto będzie występował oprócz naszych studentów i pracowników? Osoby, które osiągnęły sukces. Między innymi w jednym z cyklów poznacie Państwo naszych wspaniałych mistrzów olimpijskich. Studenta, obecnie pracownika, mistrza świata, mistrza olimpijskiego Marka Kolbowicza. Naszego olimpijczyka, medalistę Patryka Dobka i wielu, wielu innych, którzy osiągnęli sukces, nie tylko w sporcie. To są nasi świadczący o nas absolwenci i pracownicy. Dzięki nim rozsławiamy miasto, rozsławiamy region, rozsławiamy Polskę, ale Uniwersytet chce się nimi chwalić i dlatego ta formuła, ta platforma jest nam również potrzebna. Chcielibyśmy, aby to, co się dzieje w Uniwersytecie, było widoczne, było transparentne, służyło nam wszystkim, tak jak uczelnia wyższa musi służyć miastu i regionowi. Newsradio. www.newsradio.pl. Powołujemy radio, bo chcemy łączyć, bo chcemy komunikować, bo chcemy opowiadać o tym, jaki jest Uniwersytet Szczeciński. Chcemy być obecni w Państwa domach, w Państwa wyobraźni, w Państwa myślach. Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią otwartą, przyjazną i nowoczesną. I takie też ma być nasze radio. To jest dopiero początek. Będziemy chcieli powołać telewizję, będziemy chcieli stworzyć cały zestaw narzędzi, nowoczesnych narzędzi do promowania marki Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasz uniwersytet przyspiesza. Zdarzają się takie sytuacje, że pracownicy muszą podejmować decyzje w minuty, w godziny i muszą mieć pełną wiedzę co do tego, jak tę decyzję podjąć. I myślę, że właśnie to radio będzie mi pomagało w tym, żeby docierać do każdego pracownika, nie tylko tego, który akurat siedzi przy komputerze, ale również tego, kto ma telefon przy sobie i może coś przeczytać i czegoś posłuchać. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest nowoczesne radio, takie, które nie zamyka się tylko w dźwięku, ale również operuje obrazem, czego dowodem jest profesjonalnie przygotowana strona internetowa i to, że teraz są zdjęcia, a już za chwilę będą również podcasty, będą możliwości zobaczenia na żywo tych osób, które mówią rzeczy ważne, ciekawe, czasem śmieszne, czasem pozwalające miło spędzić wolny czas. Drodzy studenci, macie narzędzie, które pozwoli Wam rozwijać Wasze pasje i marzenia. To nie tylko jest wywiad, ale także grafika komputerowa, to jest pisanie ciekawych recenzji i nie tylko artykułów, to są zdjęcia, wszystko to, co możecie rozwinąć. Możecie zapraszać osoby, które Was inspirują, mówić o tych, którzy są dla Was ciekawi, a przede wszystkim mówić o sobie. Pokazywać tematy, które Was nurtują i nie zawsze my dorośli, ci trochę starsi o tym wszystkim wiemy, co tak naprawdę w Waszym sercu leży. Drodzy studenci, pokażcie się. Zespół News Radia, wszystkie osoby, które poświęcają swój wolny czas i dają też przykład innym studentom, że warto robić News Radio, Radio Uniwersytetu Szczecińskiego. Pokażcie się, drodzy Państwo. To są te osoby, które robią media na Uniwersytecie
szczecińskim robią te media już od kilku tygodni, kilku miesięcy po to, byśmy dziś mogli oficjalnie się nimi pochwalić. Tak jak słusznie powiedział pan rektor, zrobiliśmy już sporo, ale to dla nas dopiero początek. Ja wam, drodzy studenci, bardzo gorąco dziękuję. Koncert też się odbędzie po raz pierwszy w pracowni telewizyjnej, która stała się specjalnie dla państwa dziś naprawdę salą koncertową. Koncert zespołu Bajka, czyli Piotr Banach, Katarzyna Figaj. Radio. Najlepsza akademicka stacja w Szczecinie.